Cześć wam, z tej strony Nadik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj zajmiemy się już 26 testem na rangę mistrzowską. I tutaj kolejna powtórka, a mianowicie testu 23. Również musicie biegać i przejmować pachołki, ale tym razem nie będą one się poruszały tylko po ziemi, a również w powietrzu, jak i do góry po ścianach. I poza Oktawią przyda nam się tutaj Zephyr, ponieważ przy jej trzeciej umiejętności jesteście odporni na pociski ze strony Greenir, ale również pasywnie ma dłuższy czas lotu szybowania, czyli gdy pachołek będzie przemieszczał się w powietrzu, wy podczas szybowania będziecie mogli przemieszczać się razem z nim, przez co nie będziecie tracić postępu przechwytywania go. Moim zdaniem ten test jest o tyle łatwiejszy od jego poprzedniej wersji, że tutaj te pachołki nie przyspieszają tak bardzo. Poruszają się w miarę wolno, więc bez modów na przyspieszenie jesteśmy w stanie spokojnie złapać je wszystkie w bardzo krótkim czasie. Kolejnym dobrym warframe'em na ten test okaże się jednak Limbo, ponieważ może wskoczyć w szczelinę, przez co regeneruje sobie energię, jak i jest niewrażliwy na pociski ze strony przeciwników i ich uderzenia, przez co możemy skupić się tylko na przechwytywaniu naszych pachołków. Dlaczego warto unikać przeciwników? Ponieważ oni potrafią nas przyciągnąć, przewrócić i ich poziomy sięgają od 40 do 46, więc potrafią już zadać niemałe obrażenie. Mało wam Warframe w moim wykonaniu? Chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać więcej, dowiedzieć się czegoś, zapytać o coś? To zapraszam na moje codzienne streamy na Twitch TV, zawsze od godziny 18 gram z moimi widzami. Są też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Warto również odwiedzić opis tego materiału, znajdziecie tam przydatne linki do wiki, forum, moich kont społecznościowych, a nawet i giveaway'e. Posiadacie wiedzę na temat Warframe? Chcecie się przysłużyć, wspomóc polską społeczność? Zapraszam do wsparcia polskiej wiki Warframe. Razem możemy stworzyć kompletną bazę informacji na temat Warframe. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach, bądź do usłyszenia w kolejnym filmiku.